Tymczasem w naszym studiu jest już kolejny gość, prezes Polskiego Związku Badmintona, Marek Krajewski. Dzień dobry, panie prezesie, kłaniamy się. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No nie spotykamy się przypadkiem, bo już jutro w podwarszawskim Józefosławiu finał Lotto Ekstraligi Badmintona. Zmierzą się cztery najlepsze zespoły. No i tak słyszałem, że wytypowanie w tym roku faworyta przed tym finałowym starciem, no nie jest to rzecz prosta. No pewnie tak jak w tej Lidze Mistrzów, o której żeśmy przed chwilą rozmawiali, aczkolwiek no moim typem jest Liverpool, to tak. To też nie będzie trudne. Nie tak? Będzie to też niespodzianka. Tak. Jeśli chodzi o nas, oczywiście to jest zdecydowanie też trudno wytypować, z tego względu, że po rundzie zasadniczej na pierwszym miejscu ABRM Warszawa spotyka się w półfinale z miłą niespodzianką, bo chyba z najmłodszym zespołem w Lotto Ekstralidze Badmintona z Unią Bieruń. A w drugim półfinale mistrz i wicemistrz Polski z ubiegłego sezonu, czyli Hubal Białystok i SKB Suwałki. No także będzie ciekawie. Czyli trudniej niż final Ligi Mistrzów, bo tam mamy dwie ekipy, a tutaj taka wielka trójka, można powiedzieć. Czy pan gdzieś jest w stanie oszacować szanse tych poszczególnych ekip? No i przede wszystkim ta ekipa niespodziewana z Bierunia. Tutaj jest w stanie coś namieszać, czy... To już jest sukces. Na pewno jest sukces dla nich. No to po raz pierwszy w historii pojawili się w półfinale. No to zakładam, że chyba tak spokojnie, małymi kroczkami. Czy mają szansę? Oczywiście, że tak. No, to znaczy bardzo trudno jest wytypować tutaj faworyta, ale tak samo jak przed chwilą rozmawialiśmy o finale Ligi Mistrzów, no trener Urban powiedział jedną drużynę, ja drugą. Pewnie panowie też jesteście podzieleni. Tutaj szanse też są mocno wyrównane, więc ja nie pokusiłbym się o to, kto ma większe szanse, kto ma mniejsze. Też zobaczymy, bo no, też w naszych drużynach w Lotto Ekstralidze występowali zawodnicy z Rosji i z Białorusi, więc my bardzo szybko żeśmy ten temat załatwili po dwóch dniach już. Także i najeźdźców, i pomocników nie mamy w naszych drużynach, ale daliśmy szansę klubom, żeby się mogli w zamian za tych zawodników, których nie mają, te ubytki mogli sobie uzupełnić. Także też zobaczymy, no bo to takie transfery last minute, można powiedzieć. Zobaczymy, co te transfery dadzą tym drużynom. Czy będą miały wpływ, czy nie. No tamci zawodnicy, którzy byli, no wiadomo, że to też byli zawodnicy z wysokiej półki. Zdobywali punkty, a no tutaj nastąpiła zamiana. Także zobaczymy, że ta zamiana dla tych klubów, w zasadzie dla wszystkich, bo i wszystkie kluby się wzmocniły, znaczy wzmocniły czy osłabiły, to zobaczymy. Ale każdy z tych klubów, który występuje w półfinale, miał taką możliwość. To pomówmy o formule, może tak krótko, chociaż panie prezesie, półfinały, potem finał, mierzą się ze sobą tak, w parach, tak? Znaczy formułę mamy taką dosyć przejrzystą. Znaczy należy pewnie zacząć od tego, że mamy cztery klasy rozgrywkowe. Ta najwyższa to jest Lotto Ekstraliga Badmintona właśnie. Ale mamy też pierwszą ligę, w której są dwie grupy, drugą ligę i jeszcze trzecią ligę. Także ten system staramy się rozbudowywać. On powstał 3 lata temu, więc całkiem nowa, można powiedzieć, formuła, bo wcześniej to były drużynowe mistrzostwa Polski, jedna klasa rozgrywkowa. Teraz oczywiście, no chcąc jakby rozwijać całą dyscyplinę, no to postrzegamy tą ligę jako takiego konia napędowego całej dyscypliny pod względem właśnie popularyzacji. Cztery drużyny, one zostały wyłonione po sezonie zasadniczym. W sezonie zasadniczym każda drużyna spotykała się z każdą. Na samym końcu oczywiście no, powstała tabela, nie było rewanży, tylko były pojedyncze właśnie mecze. Czyli trochę tutaj inaczej. No i cztery najlepsze drużyny. Pierwsza z czwartą, druga z trzecią, półfinał. Finał stanowią zwycięzcy, o trzecie miejsce przekonani. Będzie tam również reporter radia dla ciebie. Będziemy państwu relacjonować przebieg tych finałów. Ale też dodam, że naszą audycję można oglądać również na tvpsport.pl. Tam również będzie można zobaczyć te finały, więc też zapraszamy. Mając prezesa jeszcze, ja bym chciał zapytać o naszą elitę, czyli kadrę narodową. Czy, jak to wygląda obecnie na tle tego, co żeśmy wcześniej gdzieś tam dekadę temu zdobywali medale? No, dekadę temu byliśmy bardzo silni, tak rzeczywiście, ale no, tak się chyba nieszczęśliwie złożyło, że ci zawodnicy najlepsi, którzy byli i mistrzami Europy i ćwierćfinalistami na Igrzyskach Olimpijskich, no oczywiście nie umawiali się w ten sposób, ale można powiedzieć, że w tym samym czasie zakończyli swoje kariery. No całe szczęście, że zdecydowana ich większość pozostała w dyscyplinie,
czyli można powiedzieć ta długoletnia inwestycja w nich będzie procentowała, bo szkolą młodych, szkolą dzieci. Teraz no, jesteśmy na etapie budowania, no bo jeśli dowodem na to jest to, że najstarsi zawodnicy w kadrze mają 23 lata, zawodniczki, które są w elicie, mają 17-18 lat, czyli pewnie jakbyśmy sobie średnią wyciągnęli, to ona jest w okolicach 20 lat. Oczywiście no to jest atut, ale to jest tak, no z jednej strony perspektywa, z drugiej strony ciężka praca, a z trzeciej jeszcze no, cierpliwość ministerstwa, które się na nas spojrzy jako na inwestycje, a nie, że, tak? A nie, że tu i teraz. No bo to, że potrafimy, to już żeśmy kiedyś udowodnili, a teraz no, musimy to budować mozolnie. Wiadomo, że taki zawodnik, który ma na Igrzyska Olimpijskie pojechać, to nie jest rok, dwa, tylko to fachowcy nawet mówią, że to jest 8 lat bądź dłużej, no i jesteśmy przygotowani na taką batalię. Tak, wspomniał o przyszłości. My o badmintonie w piątki rozmawiamy rzadziej, ale no nawet dla takiego laika jak ja, to ja oczywiście pamiętam te największe gwiazdy sprzed jeszcze kilku lat, które ciągnęły tę dyscyplinę. Nie wiem, Zięba, Mateusiak, Wacha. Pytanie, z kim dziś wiążemy nadzieję, chociażby na to, że wrócimy na Igrzyska Olimpijskie? Znaczy, no tak jak powiedziałem, no mógłbym wymienić tutaj nazwiska tych młodych zawodników, no nie wiem, jest Asia Podedworny, 17-latka, która jest wicemistrzynią Europy, ale pytanie jest, czy te igrzyska najbliższe, to raczej chyba jeszcze nie, no dwóch, trzech jeszcze zawodników młodych oczywiście mogę wymienić takich gwiazd, tak jak powiedziałem, nie mamy, robimy wszystko, żeby oczywiście to się powtórzyło i jednocześnie, żeby zachować syk, no żebyśmy tej dziury pokoleniowej gdzieś tam nie mieli. Nie? A jak jest właśnie w badmintonie, a z innymi dyscyplinami, jak ten wiek juniora i później na wiek seniora, to jest podobne, tak? Gdzieś przestawienie? Czy troszkę inaczej na to się rozumiem, patrzy? W sensie inne dyscypliny, bo to możemy... Czy podobne trudności, tak? Czy tak, czy na przykład jak w wieku juniora gdzieś tam jest w tej elicie, czy zdobywa medale, czy podobne jest, trzeba poczekać na ten seniorski, takie osiągnięcia, czy to... Czy się przejdzie, że to jest podobna droga, że jak w juniorach się osiąga, to też duże szanse są na to, że w seniorach też dojdzie się do takiego poziomu. Szanse są, ale pewnie jakbyśmy spojrzeli na wszystkie dyscypliny, no to możliwe, że tak najprościej to chyba byłoby tak, nie wiem, no siatkówkę przełożyć, tak, że rzeczywiście, że są mistrzami świata i później gdzieś tam dalej przechodzą, dalej są mistrzami świata, na szczęście. A w tych sportach indywidualnych, no ale to nawet, no nie wiem, na piłkę nożną, jak spojrzymy, ci zawodnicy, którzy byli gdzieś tam w kadrach, powiedzmy sobie od, nie wiem, U16 czy U15, później który dojdzie do elity, to ostatnio słyszałem, że tylko Dariusz Dziekanowski podobno przeszedł, tylko jako jedyny taką ścieżkę, więc tutaj, znaczy u nas to możliwe, że, znaczy tak oczywiście nie jest, no bo zawodnik, który rokuje, jest perspektywiczny, zdobywa medale, jak najbardziej, ale tyle jest, no po drodze, powiedzmy sobie, u takiego jeszcze nastolatka, zmiennych, niewiadomych, zagrożeń, kontuzje, no my mamy też, powiedzmy sobie, na ten problem trochę taki, ten, nie to, że koronawirus nas dosięgnął w sposób bezpośredni, ale chociażby no w ten sposób, że w trakcie kwalifikacji do poprzednich Igrzysk Olimpijskich 80% turniejów zostało skancelowanych, jak to się mówi, więc nawet nie było gdzie zdobywać tych punktów, a na te turnieje jeździli zawodnicy z kolei, którzy mieli najwyższy ranking, no więc my ani rankingu nie mogliśmy za bardzo zdobyć, ani się tam pokazać, ale no nie ma jakby też, chcę powiedzieć, no reasumując, że nie ma jakby no jednej ścieżki, jednej drogi. Może być tak, że zawodnicy, bo tak jak trochę też u dzieci, wczesno dojrzewające i późno dojrzewające. To, że ktoś zdobył sukces, to o czymś to świadczy. Na dany moment, tak, no to jest jakiś tam etap, ale czy on będzie później w przyszłości, nie wiemy. No to oczywiście w każdej dyscyplinie jest tak, że najtrudniejszy jest taki okres, kończę juniora, mam być seniorem. I ani dziecko, ani mężczyzna, tak? No i teraz tak trzeba czekać. Najdłużej go docholować, nie wierzyć oczywiście, starać się tutaj no, wspierać, ułożyć ścieżkę rozwoju kariery. I no i szeroko, i poprzez konkurencję starać się oczywiście tych zawodników najlepszych. Wspomniał pan, że też wracając do głównego tematu, Ekstraliga ma być takim koniem pociągowym tej dyscypliny. Widać, że w tym roku jakby jakaś większa otoczka wokół tych finałów. Jakie macie plany, żeby tę ligę jeszcze bardziej rozwijać? Taki plan rozwoju Ekstraligi. Znaczy ogólnie plan jest taki, że poprzez Ekstraligę my jako związek chcemy promować dyscyplinę, czyli no po pierwsze promocja, po drugie oczywiście rozwój ten, o którym mówimy, bo mówimy tutaj z jednej strony o rozwoju takim organizacyjnym oczywiście, no że z każdym meczem, z każdym etapem, z każdym
każdym finałem chcemy być coraz lepsi. Ale dla klubów też to ma być szansa właśnie związana z rozwojem, z możliwością przyciągnięcia sponsorów, no bo mówmy się, że każda dyscyplina, każdy klub potrzebuje tych sponsorów, no ale najpierw trzeba coś pokazać, najpierw trzeba coś dać, żeby tych sponsorów móc przyciągnąć, czyli na pewno Ekstraliga ma być taką platformą. Dla nas super, że jest coraz więcej też tych sponsorów. Udaje nam się przekonać, ale mówię, no nie udaje nam się przekonać tak, właśnie. Że mamy tylko jeszcze naście sekund, panie prezesie, to na koniec zapraszamy do Oczywiście zapraszamy do Józefa Sławia na godzinę 10:00 półfinały, o 18:00 finały. Po drodze jeszcze baraż do Ekstraligi można zobaczyć, także serdecznie zapraszamy. Zapraszam również radio dla ciebie, Marek Krajewski, prezes Polskiego Związku Badmintona. Panie prezesie, kłaniamy się, dziękujemy za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia za tydzień o stałej porze.